Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Nisys. Cały czas zapominam nazwę tej gry. Nie muszę się patrzeć na nazwę na pulpicie na trzecim monitorze, jak to dokładnie się wymawia. Ale dobra, dzisiaj idziemy sobie oczywiście znów do dungeonu. Potrzebujemy zdobyć 6 glandów z pająków. I zrobimy sobie wtedy właśnie ten set, który mamy w tej chwili na sobie, niecały co prawda. I dopiero wtedy pójdziemy na bossa. O, widzę, że to ładnie się już rozrosło ponownie. W sumie dobrze. Będziemy się mogli tłuc z tymi pająkami. Ale widzę, że torcze poznikały. Pająki! Dawać! Które chyba wszystko poresetowało. O, o, o. Czemu ty 25 mi zadajesz, przepraszam bardzo? O, Spider-Gram 2. Świetnie. O nie! Wspomniałem, że sobie zmieniliśmy sloty. Zapomniałem, że zmieniliśmy sloty. Dobra, tu pająki były jeszcze na topie. W ogóle sporo rzeczy jest. Kurde, naprawdę to się chyba resetuje. Tak mi przynajmniej wydaje. Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie, że to się resetuje. Dobra, i tu wycięliśmy wtedy. A nie, dobra, nie resetuje się. Nie resetuje się jednak. Kurde, ale nie mam tych pająków. Teraz jak mi są potrzebne, to ich nie ma. Jak mi są potrzebne, to ich nie ma. Panie pająku, gdzie pan jest? Potrzebujemy pana pająka. Widzę, że nam podrobiło jeszcze tutaj coś. Hopsa, hopsa. O, stąd ten pająk wyszedł. Może, może. No nie, jednak tu nic nie... O! O, wygnoje! Ile strzelających? Ile baraka strzelającego? Ile baraka strzelającego? Mi się wydawało, że my tu już byliśmy. O, są pająki. Jest pan nietoperz, kurde, no. Daj ta pająka. O kurde, wykrakałem. 24. Ten arbor nic nie robi. Trochę jest to useless. No właśnie ciebie szukałem. Dobra, wypijmy potionka. I szukamy dalej tych pająków cholernych, no. Nie pająk. Panie pająk! Gdzie pan jesteś? P1. Vampire. Vampire. Pająków nie ma. Może to pająk, ale nie. Cholery ninja starów mamy, ale... Wow! Dobra, ten knockback nie jest zalecany tutaj. W tym przynajmniej wypadku. Ich trzeba brać na dystans.
Dobra, ile my tego mamy? O nie, kolejne dwa. Ile my tego mamy? 5. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden cholerny, no. Vampire, kolejny. Jeden klawisz. Nie ten klawisz. Co to jakiś crawler, ojej. Nowy typ mobów. Nowy typ mobów. O, Goldbar, świetnie. Na złoty set nie liczę w sumie. No, na ten pająkowy set to bym sobie zrobił. No wiem, że mi jeszcze zabraknie, kurde no. Mamy 5, mamy jeden na pewno w ekwipunku w domku. Chyba mamy, chyba. Widzę, że teraz już się zaczęły respić gdziekolwiek. Nie ma dla nich różnicy, gdzie one się w sumie respią. O, tu było jeszcze. Nie, to jest co innego. Uf. Musimy tego pająka znaleźć. Ej, a tu byliśmy? Tu nas chyba nie było. Że tu będzie pająk. A, dupa, ja się dupa. Nie ma. Vampire. Ej, serio, ich wcześniej tyle nie było. W ogóle tych vampire'ów nie było tutaj. Teraz jest ich od cholery normalnie. To ich nie ma. Złoto. To dobrze widzę złoto. Ano. To sporo złota. I to sporo złota. Wydaje mi się, że z jednego teraz mi więcej leci po prostu. Patrzcie, ile tego copper ora dropi. Tak, chyba czym lepszy kilo, tym więcej surowcy. Już w tej chwili mamy ich 40 z jednej rudy w sumie. Jest różnica. Jest różnica. No te crawlery są odporne na knockback. Niedobrze. Niedobrze. Mega niedobrze. Zdawno mi brakowało czegoś takiego, że w sumie gram z przyjemnością w to, co chcę. Ostatnio już trochę tego Drakuda przesadziłem i robiłem na siłę. No ale chciałem go dokończyć tak na nawet własnej takiej przyzwoitości. Bo interesowała mnie fabuła w tej grze, tylko po prostu mechanika już końcowa była dosyć durna. I naprawdę bardzo się normalnie wymęczyłem z tym Darkwoodem. O nie. Dobra. No nie ma tych pająków, kurwa, nie ma. Nie ma pająków. Pająki. Gdzie jesteście, pająki? Wreszcie niedługo będę musiał wrócić do VR-a, bo już słyszę, że tak moje czuję, że moje zdrowie już powoli wraca. Wraca może i też. Wraca do zdrowia. Moje zdrowie wraca do zdrowia. Logiczne. Bardzo logiczne. Lepiej się już czuję po tej chorobie. Nie jest jeszcze idealnie, bo nadal mnie kaszel męczy dosyć mocny, ale być może dam radę już nagrywać powoli na VR-a, bo mam dla was kilka
ciekawych produkcji. Myślę, że niedługo moglibyśmy wrócić do nagrywania VR. Kiwałem cię. O, krawędź mapy? Oh shit, krawędź mapy. Zobaczymy, co się stanie, jak przejdę. Nie przejdę. To jest koniec mapy i chuj. No nie, nie nabiorę się na to. Raz to zrobiłem, starczy. Raz to zrobiłem i starczy. Chuj, zrobię drugi raz. Woohoo! Pojedynek karczerów, kto jest lepszy? Oczywiście, że ja. Oczywiście, że ja. Stąsy. No ale ładnie je było. Ładnie, ładnie. Minecart. Dajcie mi tego Spider Glanda. Kurde bele. O nie, to vampire był. To był vampire. Tu mamy wszystko ładnie już odkryte. O, tam coś na dole jeszcze było. Było. Na dole jeszcze coś było. Dobra, co my z tymi końcami możemy robić, tego nie wiem. Znaczy na pewno coś kupować, to logiczne. Ale co możemy kupować? To też jest pytanie. Tyk. No kurde, szukam tych pająków i ich nie ma. Nie ma pająków. Nie ma pająków. Tu chyba też coś jest do... Właśnie tak myślałem. Że tu też coś jest do wyjebania. O, a czemu to jest zgaszona pochodnia? Ciekawe. Czemu to była zgaszona pochodnia? Chodźcie do światła swajaczki. Dobra, tu nic też nie ma. Kurde, no potrzeba nam tego jednego pająka. Jeden pająk. Ogóra dwa. Dla pewności dwa. Daj tam nie pająka. Nie takiego małego, dużego pająka. Mamy pająk, albo tatę pająk. Fishing potion. Mam tu jakieś przejście dziwne? Nie mamy. Tędy możemy przejść, ale musimy sobie przejście zrobić najpierw. Tu nie ma nic. Tu było jakieś przejście, pamiętam. Tu coś było. To było chyba tu. Yes! Weak Zephyr Boots. Trinket Ability Slot. Ekwipuj i przytrzymaj spację, żeby sprintować. Konsumuje staminę, kiedy jest używana minus 4 armora. Use Trinket Slot Ability. O, Shiro Commit Achievement. Watch me. Są mąty. No cześć, panie zombie.
Nie udaję, że mnie nie widzisz. Stone Flame Trap. Jeszcze kawę zimną piję. Zobaczmy, jak działa ta ability. O, tu mamy normalnie staminę. My tu mamy staminkę normalnie. Ale lecimy. Zapierdzielamy, a nie lecimy. Dobra. Jesteśmy w nowym segmencie, ale chyba tutaj zbytnio nic nie ma. Zresztą na pewno nie pająków. O, 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 o. Coś tam widzę. Coś tam widzę. Nie, ale useless jest strasznie to. Jak dla mnie. Jest to useless. Ojej, ile żelaza. Ile żelaza. Mega dużo. Mega, 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 mega. Coś tu jest. Mam jedzenia. Już mamy. Dobra, to już wszystko wzięliśmy. Idziemy dalej. Zobaczmy, co jest tu po lewej stronie. Pewnie kuciu nic nie ma. A, coś było. Coś było. Niespodzianka. No, czyli tak jakby nic nie było. Przebija mi się to. Przebijamy się to, zobaczymy, co jest po lewej stronie. Pewno widzę zombiaki. Uj, widzę chmary złota. Ale towaru. Ale towaru. Pyk, 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 pyk. I z tyłu cię robię. Dobra, tu wszystko wzięte. O, tak, speed potion. Daj ciebie pająka, a nie. Ops, ops, ops. Dobra, pobawimy się trochę z wami. Najpierw sobie poroświetlamy. Szukamy pająków. Ewidentnie szukamy pająków. Nigdzie pająków nie ma. Jest złota, dobra. Na złoto to ja zostaję. Złoto to ja przygarnę. No teraz nie potrzebujemy ani łuku, ani strzału, bo już ich robimy jak chcemy. Dobra, sporo złota, świetnie.
Pierwszy teraz leci kilof na pewno ze złota. Dobra, to już wiem to wszystko. Możemy stąd wychodzić, śmiało. No kurde, ale chciałem dzisiaj bossa zrobić. Czy bossa i tak dzisiaj przywołamy, to jest pewne, choćbyśmy mieli paść. Ale chciałem jednak z tym, kurde, spider setem wyjść. Już nie miałem wyboru, muszę walczyć. Trochę ich jest tutaj. Szty. Szty gałganie. Dobra, porobiony. Lecimy dalej. No kurde, no nigdzie tych pająków już nie ma. Jak tak to co chwilę były. Teraz w ogóle ich nie ma. Normalnie zero. Muszę sobie te torcze przybliżyć troszeczkę palce, bo nie mogę ich zmieniać. Ciężko mi się zmienia. No dobra, no tu ich nie ma. No, chyba będziemy wracać w takim razie. Widzę, że nie mamy wyboru zbytnio. Weźmy sobie jeszcze tą. Tylko tego lutu pozbierajmy jeszcze i wracamy. Wracamy i robimy bossa. Wracamy i robimy bossa. Dobra, no tu już nic nie ma. Tutaj są kofiny, więc to nas nie interesuje. Tu też są kofiny. Dobra. Używamy scrolla. Wychodzimy na zewnątrz. Stakujemy wszystko, co możemy. Przy okazji... O, oddaj mi to. To mi oddaj, to mi oddaj. Gold ore mamy też. Ile mam gold ore? 32. Raczej na nic nam nie starczy, no ale... No ale... Dobra, to też zabieramy. Gdzie tu się jeszcze... Iron ore skrył, tutaj 114. No sporo tego iron ore'u mamy, więc luzik. Świetnie, Shiro, świetnie. Rename. O. Dobra, to odkładamy. To odkładamy. To możemy zestakować. To możemy na razie nie używać. Dobra. Mysterious Portal. Czym ty jesteś? It needs to be night time for this walk. To work. Dobra, no problem. Idziemy spać. Idziemy śpiulkać. Zabiera 10, 11. Wieczór. Night. Dobra. Pierwsze co zrobimy. Przed tym, zanim przyzwiemy tego pseudobossa, musimy sobie tu rozświetlić wszystko. Nie wiadomo, co to za boss, jak on będzie reagował. Jak sobie to prześwietlamy, to będzie znacznie lepiej. Definitywnie lepiej. Dobra, mamy już taką naszą arenkę tutaj.
A więc spróbujemy. 3000 HP. Demon ma. Ło. Widzisz, Shiro sobie nie wziął żadnych podków. A jak? Shiro to głupia pała. Ała. I czemu jego nie... Au. Mogę go tak robić w sumie. Evil's Protector. No jest szansa na bossa. Au, 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 au. Gdzie staram się też unikać tych wszystkich pocisków. O. Dużył się biedaczek. Dziadek, pomóż. Evil Portal. No dobra, to jak jesteś, który mi pomagać, to mi pomóż. Wcale nie mówię, że mi nie pomagasz. Dziadzia, uspokój się. On mnie teraz tłucze? Ty kurde psi kołganie. Po prostu nie przeszkadzaj, jak nie umiesz współpracować. Kurde, może go pokonamy nawet. Zrobiliśmy go. First of many. Odblokowano osiągnięcie. Zrobiliśmy bossa. Pierwszy boss u nas. Odbraziłeś się już? I have only once seen demon in my life. Kurde, nie zauważyłem, co on napowiedział. 12 demonic bar. Zwiększa max health do 200. Ej, zajebiście. O, ale mamy HP-ków, ale mamy HP-ków. Force of Wind. Wow. Trinket Ability Slot. Equip and press space to push yourself forward. Na pewno jest to lepsze od tego, co my mamy w tej chwili. To jest 100 razy lepsze. Taki dash w sumie. Rabbit leg. Fajne, fajne, nie powiem, że nie. Crafting material trinket slot. Increase summon damage by 20%. Czyli do summonerów. Bardziej do summonerów. Gdyby nie ten minus 4 armor, to było spoko. Niestety. Ale niestety, dobra, a te glandy były chyba 7 do zrobienia. 7, kurwa, wiedziałem, że 7. Czyli brakuje nam jeszcze jednego. Ajajaj. No dobra, może to pamięć gdzieś tu będą. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Pająki. Ono tu. Pająk.
Nie ma tu żadnego pająka. Nie ma tu pająka. Co to jest? A nie, to jest to, co już przeszliśmy. Tu już nie ma nic. Tu już nie ma niestety nic. Dobra. Nie zrobimy sobie niestety naszego nowego setu. Chyba, że naprawdę gdzieś tu jeszcze jakimś cudem nam to wydropi. No raczej wątpię, no bo to muszą być pająki. To muszą być pająki. Tego nie pogawarisz, że tak zarzucę rosyjskim akcentem. Zaraz mnie tu normalnie jakieś przyłącza rosyjskie oskarżą, no. Crit 5. Au! Dobra, czyli tym oberwałem. Musiałem sprawdzić, czym oberwałem. Serio, żadnego pająka, nic. Zero, nul. O, crawler. O, tu jeszcze coś nowego jest. Diglett! To jest Diglett. Diglett, jak nic. To był Diglett. Au, 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 au. Zbyt pewnie się teraz czuję z tym HP. Ewidentnie. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę do was Shiroi, no i my zobaczymy się pewnie w następnych odcinkach. Nie wiem, czy koniecznie akurat z Nisys, ale na pewno w jakichś innych. Chciałem po prostu to Nisys pokazać, jak to wygląda. Bo myślę, że gra ma ogólnie potencjał. Dobrze wykonuje swoją robotę i jak na Easy Access naprawdę bardzo dobrze już wygląda. Dlatego jeżeli chcecie, sprawdźcie sobie w koopie Nisys. A ja wam dziękuję i tak jak wam powiedziałem, widzimy się w następnych seriach. Trzymajcie się, hej hej!